Cześć, witajcie, tutaj Suert, no i przed nami gra Dead Space. Kolejny rozdział. Patrzę na ekwipunek, zobaczcie, zostało mi po tamtym tylko 15 sztuk amunicji do piły plazmowej, pełno zestawów medycznych. One oczywiście się przydadzą, mamy rozbudowany kombinezon, poziom czwarty, oho. Things are looking up. A military ship just docked in. The USM Valor. I don't know what it was doing out there. It must have gotten our distress signal. We can't talk to it until the comms array is fixed. I'm gonna hack the door to communications for you. Get in there and find the comms control station. No to już jest hit, czyli mamy jakiś okręt, statek wojskowy, który się pojawił. No i otrzymał nasze wezwanie o pomoc. Czy ten nadajnik, który posłaliśmy w kosmos, spełnił swoją rolę. Teraz musimy się z nimi porozumieć. Może w końcu wydostaniemy się z tego przeklętego miejsca. Szafeczki, które kiedyś były zamknięte, teraz są otwarte. Jesteśmy tu po raz kolejny. No nic, no muszę znaleźć magazyn. Trzeba się obkupić w amunicję. No nie wyobrażam sobie przemierzania tych pomieszczeń bez amunicji. Przecież tu w kółko coś się dzieje. Tutaj kiedyś też coś wyskoczyło. Gówno. O, oho. Co to jest? Jesus. Co to było? No właśnie, już jakieś dziwactwo gdzieś się czai. Pierdzielę was. Idę do magazynu, wieśniaki. Aja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 j. Ekwipunek. Kurde, nawet kredytów nie ma. Moc lasera stykowego sprzedajemy na pewno. No pewnie, że na pewno. Wiecie co, ja nie wiem, czy nie sprzedam tego miotacza ognia. Pierniczego. Potem tylko zbieram amunicję do niego, co jest mi kompletnie niepotrzebne. Pierdzielę ten miotacz. Tak jest, jedna piła plazmowa mi wystarczy. Sprzedam też średni zestaw, jeden medyczny. No bo co chcę? No chcę amunicję mieć, właśnie, energię plazmową i biorę na maksa, ile wlezie. Koniec. No ale już trochę mamy więcej. Przez jakiś czas będę czuł się pewniej. Stazy nawet nie mam. Tak jest, dostaliśmy się na mostek. Musimy się pewnie udać do windy. Jezu, ja tu nie chcę nikogo. Tam coś, kurde, mruczało, tak? To było gdzieś z tego tutaj pomieszczenia. Jak zacząłem celować. Albo coś jest jeszcze gdzieś tam. Zobaczcie, węzeł mocy. Wcześniej go albo nie było, albo go nie widziałem. No, czyli pojawiły się tutaj nowe gadżety. Jest, widzicie, energia plazmowa. Pierdzielę ten miotacz. Warsztacik. Naprawa nanoobwodu. Nie chcę naprawiać nanoobwód. Jeden punkt. Piła plazmowa. Przeładowanie. Szybsze przeładowanie. Bierzemy. To się przyda. Dowalimy ją na maksa. Chociaż ten rig też przydałoby się ulepszyć. W wiadomym celu. Więcej punktów wytrzymałości. Więcej może przetrwamy. Tu widzę, są jeszcze jakieś... Oho. O się, to te gówna. Jeszcze coś? Jeszcze idą, Jezu, ile ich jest? Jeszcze gdzieś kogoś słyszę. Kurde, spierniczajcie stąd, gnoje. Oho. Mamy szybciora. Stracisz nogi, nie będziesz tak szybko biegał, gnoju. Jezus Maria, kolejny. Szybciej przeładowuj. Ja rzeczywiście szybciej trochę przeładowuję. Ach. Jeszcze łazisz?
ciele coraz większa zadyma tu jest. Chyba zaraz się cofnę z powrotem do magazynu. Co tu było? Kredyty, no właśnie, cofnę się do magazynu i się obkupię, no. Pierdziele, nim gdzieś pójdę. Oj, te gówna wszystkie posprzedaję. Jest energia, no w końcu coś. Tu nie ma nic. No skieruję chyba do windy, zaraz zobaczę. Wszystko sobie obejdę, co oni tu zostawili. Tak, do windy. Aj, to bym przegapił, a to kredyty. Co tu jeszcze zostawiliście? Punkt zapisu. Ciekawe, czy tym mogę zjadać. Tym teraz nigdzie nie zjadę, a tam był wtedy kiedyś ten Hammond. Ale akcja. O. Dobra, tutaj jest jeszcze szafeczka do otwarcia, potem kolejna. Otwieraj to, pociski pulsacyjne to sprzedamy. Duży zestaw medyczny, to się wszystko przyda, wiadomo. Dobra, chyba wszystko pozbierałem. Jeszcze gdzieś coś. Kredyty. Dobra, wracam. Wracam do magazynu i się naprawdę obkupię. Jest magazyn niedaleko. Nieźle. Kupujemy. Żadnych węzłów mocy już nie kupuję. Energia plazma. Ile ja mam już jej w ekwipunku? No niewiele ciągle. Nie, dobra, najpierw sprzedajemy. Moc lasera stykowego. Pociski pulsacyjne. Energia siłowa. Piła plazmowa, no gdzie? Dobra, to bierzemy. Zestawów medycznych mam pełno. A ile kosztuje staza? Zestaw stazy. 5000 już wydałem, więc... Dobra, pierdzielić stazę. Jezu, jak się zakręciło nagle. Tu. Otwieraj te drzwi, Isaac, i nie pitol. Znowu ta złowroga muzyczka. Ale już wiem, że chyba wszystkich tu załatwiliśmy. Odszukać i uratować. No, jesteśmy chyba coraz bliżej. Dobra, wsiadamy do windy. Ciekawe, czy Hammond przeżył. Poziom 02. Jesteśmy na nim. Isaac, the door to communications is open. But I've been getting some weird feedback spikes on the local comms. I think someone's listening in on us, so be careful. Kto tu jeszcze nas może podsłuchiwać? Kendra, o czym ty kurde do cholery gadasz? Już starczy tu niespodzianek. Dobra. Tutaj można coś przynajmniej pozbierać. Energia plazmowa, świetnie. Pięknie. Szafeczka. Zbieram wszystko, będę sprzedawał potem. Znowu punkt do zapisania. Oho. O, to jest ścierwo. Oh shit. To jest ścierwo. Kurde. No. Ja pierdzielę. Nienawidzę, to jest gówno takie, że... Zapiszmy jeszcze raz. To jest dopiero syf, co? Te monstrum. Kurde, coś gdzieś jeszcze jest. No właśnie. Jest kolejny. Te jego macki gówniane. Ach. Tam jeszcze. Padł. Patrzcie, ile on narodził.
Ja pierdolę, kurwa. Co to ma być? Wszystkie powybuchały teraz. Ta gra się zrobiła już porąbana totalnie. Dobra, jeszcze raz zapisuję, jak już ich pokonałem. Wybaczcie, ale po prostu... Pytanie, czy my coś tu w ogóle zdziałamy w tym rozdziale. Oho, jeszcze jest gówno. Ale odsunąłem się w ostatniej chwili. I ono zaraz wybuchnie. Ile on narodził tego, kurde. Oho, widzicie? Ścierwa. Ten też coś zostawił. Kredyty. Dobra, przeładowanie rzeczywiście teraz jest szybkie. Nie, nie, no pewnie. Jakiś człowiek. Oho. Jezu. Jakiś nowy. O kurde. On rodzi te śmieci małe. No coraz lepiej, kurwa. Sorry, ja zazwyczaj staram się nie przeklinać, ale to już po prostu jest przegięcie. Ja mam dosyć. Ja pierdzielę. Rubinowy półprzewodnik. To hit. No tutaj się już nie da nie rzucać mięsem, przecież bez przesady. Wypaduwa z tym. USG Shimura. Communications Array. No dobra. Do talerza komunikacyjnego. No tak, tam mieliśmy się dostać. Mamy się skontaktować z tym okrętem wojskowym. Znowu punkt zapisu. To już co chwila chyba. Wlazłem tutaj, ja tak chyba nie mam tego węzła, no. Węzeł co mogę zrobić w domu, ale niestety w tej grze się nie przyda. Dobra. Zapisujemy, jak tylko można, zapisujemy, pierdziele. Już tu tyle ścierwa się kręci. Tą windą my mamy sobie wjechać tam niby na górę, tak? I tu gdzieś chyba przejdziemy. A, tu jest jeszcze wentylatorek. Co tu jeszcze jest ciekawego? Nic więcej, dobra. O, tędy nie wejdzie, patrzcie, za gruby jest. Trzeba jakoś rozładować tę atmosferę, bo można zwariować. No, zaraz wylecisz? Może nie. Kurde, co tu mamy? Dziennik audio. Communications log. First comms operator Bailey reporting. The ship is under attack, but requests to issue a distress call have been repeatedly denied by Captain Matthias. He won't say it, but everyone on the bridge knows why. This is an illegal operation in a prohibited system. We've all known for months, and we kept our mouths shut. Not anymore. Mayday! 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 This is USG Ishimura! This is... What the hell? I don't believe this. The whole comm system is offline. Now he's gone too far. Bailey out. No, nieźle, co? Być może wojskowi od dawna wiedzieli, co tu ma się... dziać. Węzełek. Przyda się tam, jak będziemy wracać, ale my się musimy gdzieś tutaj tym gównem przedostać teraz. Już raz jeździliśmy, nas różne ścierwa atakowały. No a co zrobić? Dobrze, że to w miarę szybko popierdziela. Kurde. Ale hit. No, Isaac, to ci się trafiła przejażdżka. O kurde. Jezus Maria, nie wiem, czy strzeliłem, ale... Hamujemy chyba. Ja pierdzielę. Niezłe to było. Lepsze niż roller coaster. No, super, do talerza komunikacyjnego. Communications array offline. A service technician has been notified. Mm-hmm. The comms array is in bad shape. We need at least six working dishes for a strong enough signal.
Make sure they're aligned symmetrically, so there are no power gaps. Ja pierdzielę. Dodano nowy cel. Przeczytajmy sobie. Talerze nadajnika mają pewne uszkodzenie. Uszkodzenia muszę wymienić uszkodzony i stworzyć krąg sprawnych. To powinno zestroić sygnał i dać nam możliwość wysłania wiadomości na ten statek. Kurde. Staza, naładujemy sobie. Fajnie to ładuje do pełna. No i co? Zaraz się tym zajmiemy. Schemat, średni zasobnik tlenu. No czemu nie? Na razie właśnie nie mam też żadnego zasobnika tlenu. To jest wyłączone. Tam są chyba te talerze. One gdzieś tam to wszystko wychodzi. Będziemy się musieli dostać do tego pomieszczenia, podejrzewam. Więc spróbować je naprawić. Oczywiście zapisujemy. I idziemy. Idziemy, Isaac. No trudno. Trudno, Isaac. Musimy to zrobić. Tu mi się też do końca nie podobają te wentylatorki. Ale też z nimi nic nie zrobię. No kurde, kopnij to normalnie. Ostrza rozpruwacza. W dupę se wsadźcie. Takie rzeczy idą tylko na sprzedaż i wyłącznie. Znowu węzeł. No, jak stąd wrócimy, to będziemy mogli się dokoksić. Dwa węzły w posiadaniu. Kredyty. Ostrza rozpruwacza. Staza naładowana. Tu jeszcze coś. Energia się... No tak, jak nie mam teraz, kurde... Jak nie mam miotacza, to teraz dostaję z każdego sprzętu, nie? Ja pierdicza, a potem trzeba będzie wracać tą trasą. To jest wszystko tu po prostu udane. Dobra, włazimy. Entering zero gravity. No pięknie. Oho, już widzę. Już widzę gnoja. Ach. Jeszcze żyje, no. Jeden poleciał, ale jest drugi, widzę. Jeszcze jest gdzieś jakiś. Kurde, coś mi jeszcze tu biegnie. Ach ty! Ja zwariuję tutaj, normalnie zwariuję. Ile was jeszcze gnoje jest? Chyba te trzy wystarczą, co? Weźmy to. Pociski pulsacyjne. Też sobie możecie wsadzić to w dupę. Dobra, patrzmy, co tu jeszcze mogę pozbierać. O kurde, to mi się przyda do czegoś, to już widzę. To jest jeden z tych talerzy. Jeden z tego czegoś, co muszę naprawić. Dobra, będziemy kombinowali zaraz. Okej. Okay. No dobra, idziemy. Zerowa grawitacja. Zaraz się trzeba przyjrzeć, o co tutaj chodzi. Ten jest zamontowany poprawnie. A ten co? Ten jest uszkodzony. Na to wygląda. Dobra, i tego muszę wymienić. Trzy są chyba do wymiany. Jest pytanie, kurde, gdzie tu są dobre?
Nic tu więcej, kurczę, nie mogę wymyślić. Dobra, popatrzmy sobie, co my tutaj mamy. Ten też jest uszkodzony. Raczej to mi nic nie da, że go tam włożę z powrotem. Ciekawe, co? No coś tak nie bardzo. Tu jak podejdę, to nie jestem w stanie nic z tym zrobić. O coś tu, kurde, chodzi. Tylko jeszcze nie do końca wiem, o co. Może chociaż jeden naprawimy. Wciągnijmy tego. Dobra. Pójdziemy z nim sobie trochę tutaj. Okej. Gdzie on jest? Nie odlatuj mi za daleko. Wydaje się, że chyba taki jeden ciąg chociaż trzeba naprawić. Sru. Tego wsadzę na jego miejsce. Oho. Coś zadziałało. Dobra. Tam jest jeszcze jeden dobry. No tak mi się wydaje, bo tu kurde chyba... Nie wiem, czy coś jestem w stanie zrobić. Tam też są dwa, tam też jest, widzę, jeden dobry. Kurczę. Może tego muszę stąd wyciągnąć. Skurde pytanie, czy... A może po prostu te pojedyncze stąd trzeba powywalać i je przesunąć naprzód. Zaraz zobaczymy, czy to o to chodzi. Czy ten też należałoby usunąć? Kurde, nie wiem, czy dobrze robię, ale zaraz się dowiemy. Będę kombinował. Idziemy z tym tutaj. Dobra. Raz, dwa... No pozostał nam jeszcze jakby jeden do naprawienia. Chyba go widzę. Tu jest dobry. Okej. No i gdzie ja z nim muszę iść? Gdzie był ten zepsuty? Tam. Okej. Nie odlatuj za daleko tylko. Bo znowu będę musiał cię przyciągać. Wymienimy go za tego tutaj zepsutego. No i zobaczymy, czy to nam tutaj rozwiąże sprawę. Patrzę, kurde, się pogubiłem, gdzie jest wyjście, ale chyba tam. Potem stąd jakoś wylazł. Jak tu mnie ktoś zacznie za chwilę atakować. Jest! No, udało się, zajebiście. No to nie koniec naszej przygody, na pewno. No ale może Kendra teraz się z nimi skontaktuje, zobaczymy, co oni powiedzą. Żeby nie odlecieli do cholery bez nas, bo... to byłoby słabe. No, to już... to były dwa wentylatory i na razie są. Stazę mam pełną, a nie, tu muszę chyba to zrobić, właśnie.
Nadajemy. Oho. This is USM Valor, widecasting on all frequencies to USGE Shimura in response to your SOS. We've picked up your escape pod, number 47, and are en route to your position. This message will repeat every 30 seconds until you respond. What? Isn't that the escape pod Hammond jettisoned? One of those things was on board. No! No, this isn't going to happen. USM Valor! Come in, Valor! Our signal isn't strong enough. I'm going to open the blast doors to boost the signal. Error. Blast door blockage detected. Please contact a repair technician. Shit! Isaac! There's something big on the hull of the ship, directly above the comms array. Something organic. I don't know what it is, and I don't care. We have to get the doors open to transmit to the Valor. You should have a clear shot from ADS Cannon 48. Get to the cannon and blow it out into space. Ja pierdzielę, coraz lepiej. Wiedziałem, że to nie będzie takie proste. Pogięło tu wszystkich. Naprawdę musimy się udać do działa. Tam gdzieś był warsztat. Ja mam węzły mocy. Dobra, zapiszmy sobie to. Okej. Będziemy wracać tą kolejką, rollercoasterem. Jeszcze szybko zobaczę. No właśnie, użyj działa ADS, aby oczyścić grodzie. Sygnał nadal nie jest dostatecznie silny i Kendra musi otworzyć grodzie nad sekcją komunikacyjną. Siedzi nad nią coś dużego, z całą pewnością jakiś nekromorf. Jeśli dostanę się do jednej z wieżyczek ADS, mam nadzieję, że będę mógł to odstrzelić i wysłać w kosmos. Ja pierdzielę, zawsze pod nogi kłody. No wracamy teraz tym czymś. Tak mam stracha. Coś tu nie wyskoczy zaraz. No. Jezus Maria. Kiedy ta przejażdżka się skończy? Oho. Coś było gdzieś. Ja pierniczę. Sobie zerknę na mapę. No to kurczę, musimy iść na górę zupełnie. Dobra, no okej. Oho, oho. O, Jezus Maria! Słyszałem gówno i tak się wystraszyłem, jak go zobaczyłem. Jezus, giń! Giń, ty gnoju! O, przeładowanie teraz rzeczywiście jest fajne, szybkie. Jeszcze gdzieś coś. Ja pierdzielę. Normalnie dom wariatów tu. Dobra. Piła plazmowa czy RIG? Mamy dwa punkty. Piła plazmowa. Jeszcze przydałoby się co? Szybkość przeładowania, szybkość strzelania. Przeładowanie już mamy. Kurde, też by się przydało. Pojemność magazynka. Dobra, weźmy szybkość. Tu nam potrzeba jeszcze raz, dwa, trzech węzłów mocy. Mamy w pełni ulepszoną piłę. Pewnie za to jest jakieś osiągnięcie, trofeum, czy cokolwiek. No co, moi drodzy, ja sobie tą grę tutaj zapiszę, a potem się udajemy do działa ADS. Spróbujemy odstrzelić to jakieś wielkie gówno. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.